It's been a while, grandchild. But it's time to come back where life began. For us all. Back to the savanna that our ancestors walked. Back to the heat and the baobab trees. Time to come back to Vahonga Savanna. To Africa. We've had some problems here at Vahonga Savanna. I've watched the sun rise and set over this park for 45 years. I've seen miracles of life, wonders of nature you would not believe. Our family's roots here run deeper than the oldest baobab tree in the park. But after 45 years, I'm humble enough to admit I can't be senior warden forever. Droughts, disease, and poachers are a constant threat. My team and I have protected and saved countless species over the years. But after a streak of bad luck, our elephants, lions, and all but one rhino are gone. If we lose more animals, the state could shut us down. See? I'm not about to hand the keys to my office to just anyone. I want to keep the role of senior warden in my tribe. Preferably my family. So, grandchild, here you are, standing in the bush. You can protect Vahonga. Save the animals who call this park home. Mend what has been broken. This will make our ancestors proud. Spiritually, physically, you're going to face the most difficult challenges of your life, but you can overcome them. I believe in your talent. I always have. Now, ready to prove Grandfather Njabulo right? You must have had a long flight, didn't you? Well, let's stretch your legs with some basics. You can finish these in any order you like. I'd start by reacquainting yourself with this area. Climb the nearest lookout tower. Take in the view, take note of your landmarks, and see if you can spot any wildlife. Then I'd go ahead and reopen the nearest outpost. We stopped keeping them up after last year's budget cuts. With your help, they'll make fine shelters again. You've got the hunter's sense. Follow those tracks. Finally, show me your hunting skills. Track and harvest an animal of your choosing. I'll be judging the quality of your kill. Yo, siemanko, z tej strony Przemo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowej mapie Skull of the Wild. The Huntera, mapa Savanna, gdzieś na południu Afryki. Myślę, że będzie się przedstawiać o wiele lepiej niż tajga syberyjska. Taką mam nadzieję, bo wygląda już na samym początku przecudownie. Zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam do oglądania. Okej, lecimy. Zobaczcie na to światło, jak to fajnie się odbija nawet od tej drogi, nie? Cudownie. Tylko, że ekran jest. Trochę tak sfiltrowanie mi się zdaje gorzej niż na poprzednich mapach. Oczywiście. Dobra. Odwiedź punkt obserwacyjny, rozejrzyj się po okolicy, zajmij obóz, poluj i zabierz zwierzę. Dobrze, mamy dwa punkty jakieś. Wsadzili nas gdzieś tam w szczerym polu, jak to się u nas mówi. To wygląda jak ten kamień w Australii, że nie jest czerwony,
Nie pamiętam, jak on się nazywa. Dobra, lecimy. No już jakąś kubkę widzę, albo co to jest, nie wiem, ślad. Kubka. Nie ma kubka. That's unmistakably lesser kudu. But there's nothing lesser about these antelope. They are sweet, peaceful souls, laid back and a bit shy, so you'll have to work for them. Aha, czyli... trudne zwierzę do upolowania, na pewno nie będzie z tych łatwiejszych, tak jak piszmak, już nie pamiętam na taidze. Oddychałeś za głośno i już uciekał. Dobra, mamy. Yo, ale ładnie, co? You see it again, don't you? Africa, the land where people began. I knew you couldn't leave Voronga forever, grandchild. The day our family adopted you, I saw the fire in your eyes, and I said, that child is Noi, mystical, magical. And now I know I'm right. The ancestors brought you back here on my behalf. Thank you for coming. You've still got those other jobs to do, right? Don't slack! Okej, co my mamy? Dubeltówkę, którą uszykowałem na kaczki. Dobra, coś jest. Jak to się zmieniało? A, to jest najmniejsze, dobra. Coś tam mamy. A inwentory jakieś? Wabiki raczej się nie przydadzą. Piżmowiec syberyjski na pewno. I lecimy 200 metrów, 300 metrów niecałe dalej. Jakiś lew zaraz przyleci i nie zje. Ciekawe, czy jest. Na pewno jakaś grupa tylko zwierząt jest dostępna na samym początku. O, coś mam. To o to chodzi. To jest ten obóz? Tak. Jakiś wychodek albo prysznic. A tutaj namiot. Przejmujemy. Now you just have to do one more thing. Then I have a surprise for you. No, I'll spoil the surprise for you. It's more work. Ah, such is the life, eh? That outpost is much more accommodating thanks to your handiwork. Thank you for fixing the place, grandchild. Grandchild.
Próbowałem upolować zwierzę. Patrzcie! Animacje zrobili. Już nie ma takich jak w tym otwarte, zamknięte, tylko się otwierają. Nie no, sztos, nie? Ciekawe jak jest na tamtych mapach. Czy to już jest zaimplementowane w całą grę? Czy jednak tylko tu? Kibelek ładny. LOL! Nie mogę nalać. Ale spoko, fajne. Nawet to nie. Ten obóz strasznie ubogi zawsze był. Dobra, idziemy coś upolować. Jak mapa się przedstawia? No mapa jest dosyć mała. W porównaniu z tamtymi no to jest mała. Strasznie mała. Czyli strasznie, tak, no jakoś... 1/3 tego, co nam dawali do tej pory. Aczkolwiek dobre i to. Ja się cieszę. Tylko teraz... Ciężko ze zwierzyną, bo ja tu nie mam pojęcia, gdzie co jest, nie? Jeszcze na tych starych mapach to mi... ludzie na streama wbijali i mówili, tłumaczyli, to tu, to tam, albo tam nie iść, bo tam nic nie ma, tak, tutaj dobre łowisko na coś tam jest. A tutaj niestety sam będę musiał zdobywać, chyba że mi napiszecie w komentarzach. Czemu on biegnie? On automatycznie, bo shift. Dobra, teraz idzie. Caps lock. O tym zawsze zapominam, kiedyś nad tym tak się denerwowałem, że on biegnie, a nie, ja nie chcę, żeby on biegł. I mówię, co jest grane, nie? Wiesz, ja nic nie zmieniałem, szukałem w opcjach ustawienia, a to głupi caps lock. Oh my god! A w ogóle jak skacze, to jest kangur? Jakiś? Nie, to ta sarna. To jest? Antylopa mała. Wow, ja myślałem, że tu nic nie ma. Żeruje, bardzo łatwo. No to elegancko. Bardzo ładnie. Zobaczmy jeszcze tutaj, w tą stronę. Coś jest. Wiecie co, nieraz poniżej 60 fpsów nawet spada jakość. Jest to Full HD na najwyższych ustawieniach, jakie są możliwe w tej grze. Widziałem 47 chyba najmniej. To było gdzieś koło tamtego obozu, jak wchodziłem do kibla chyba. 47 FPS-ów. Także gra dosyć wymagająca na maksymalnych ustawieniach. Ze wygodowy. Skocznik antylopy. Podobno firma, która robi Huntera, ma zrobić Battle Royale. Nie, do czegoś się przymierzałem, ale już nie pamiętam do czego. Do jakiejś gierki fabularnej. I że to, co tutaj stworzyli, czyli tą inteligencję tych peców, tak jakby. Harvesting springbok is a reliable way to feed local markets and prevent overgrazing, if you can catch them. Mamy między innymi wykorzystać tą sztuczną inteligencję, która jest tutaj właśnie w tej grze tych zwierząt, tak? A do czego nie pamiętam, jak gdzieś to doczytam, bo to chyba w CD Action czytałem, doczytam. Gdzieś znajdę, to wam powiem w następnym odcinku. Bo jakąś gierkę mają tworzyć. One chyba uciekają, te zwierzaczki. Antylopy. Chyba mnie dostrzegły, tak mi się zdaje. To jest już polowanie na najwyższym poziomie, czyli ja powinienem w ogóle zacząć od tych starych map chyba. Bo tam jest najłatwiej. Ostrzega.
No idę krzakami, tylko zanim ja dojdę, one będą na drugim końcu sawanny. Zawsze mi się tak zdawało. To jest w ogóle jakieś miejsce żerowiska. Żerowisko raczej. Miejsce żerowiska. Skaczą. To co? Oj, spóźniłem się. Dobra. Sztucer mamy. Tylko jak ją trafić, jak ona tak skacze? Tak. Następna. Ona jest. Było dużo, ja niepotrzebnie tak szybko szedłem. Wraca. Nie wiem, czy ona była za górką, czy nie. Tego nie strzelałem. Tak, równie dobrze mógłbym trafić w ziemię. Idzie. Jest! Pierwszy. I nie ostatni. Dobra, to jeszcze mam 50 metrów, sobie zajdę. Ona leży, widzę ją. Dobra rzecz jest taka, że można z daleka dostrzec zwierzynę. Nie jak w tajdze, że kurczę, ona mogła być koło ciebie, a ty jej nie widziałeś, bo... Nie widziałaś? Bo... Nie widziałeś. Bo... Zasłaniały krzakoty. Totalnie krzakoty takie, że widoczność była zerowa. Czemu ja nie mogę tego zrobić? To jest, no. E powinienem nacisnąć teraz i powinno mi się to zapisać na mapie, ale nieważne. A tu mamy o tyle plus, że zwierzę jest widoczne z daleka i wiemy, że ono, powiedzmy sobie, tam skacze tak, a nie odeszło gdzieś tam bardzo daleko. Także ta widoczność jest na duży plus. Yo, płuco. I could not ask more of you. That was perfectly executed. No nie wygląda, bo 66% etyczność. Awe, grandchild. Oh no, we have a problem. Remember how we lost the lions, the elephants and all but one rhino? You know what the problem was, don't you? Poachers. They littered the reserve with traps. The Vusha, the eastern land, was hit hardest. My crew helped the police push these poachers out of the Vusha, but they left so many traps behind, no matter how many we've cleared, we keep finding more. A junior guide spotted a few of these traps not far from where you started. Could you kindly clear them out? Dobrze, usuniemy, nie wiem czy czytacie, usuniemy te sidła, ale tu jakiegoś guźca słyszałem. Co my mamy? Co my mamy w ekwipunku, w plecaku? Dwa biki. Na dziki mamy, jakiś przestraszony zając. To wszystko sobie tutaj weźmiemy. Dobrze, i to jest między innymi też tutaj na te zwierzęta. Tylko teraz pytanie, gdzie ten guziec, czy co to było? Taka świnia z Afryki. Czemu ta świnia ma pły? Jest. Ostrzega.
I teraz pytanie. Coś do czego? Nie pamiętam. Nie pamiętam centralnie. Jest. Guziec. Czyli piątka. Piąteczka. Patrzcie. To były na dziki. Teraz robimy guźca. Słońce nam zaszło. Może wyjdzie. Jest zew godowy. Lepiej mi jest tam iść, bo od razu mam dwie pieczenie na jednym ogniu upieczone i wilki syty i owce cała będzie. Baba z wozu koniom leżej. Dobra, piąteczka, guziec. Tamten gdzieś mi uciekł. A może tak szybko przebiegł naokoło, chciał mnie zaskoczyć z drugiej strony, tak od tyłu. Cholera go wie. Ktoś tam skacze. Dobrze widzę? Skoczki, ale ja chcę guźca teraz. Jest! Patrzcie! Użyłem się. Gdzie on jest? On się chowa. Co mi tu łazi? Co tego guźca? Idzie. Bokiem stań, guziec. O, teraz idealnie. Poszło! Mamy guźca. Ale jak się skrył, skubaniec, nie? Krzaka. Płuco. I serce, super. Wszystko na 100. Ocena 34. No kurczę, tamto to było więcej. 66 dostałem. Wszystko na 100%. Otwierdzamy. Przeładuję od razu. Hajs leci. A i siwo. Ładnie. Ale jak idę szeroko, jakbym jechał jakimś kurde ciągnikiem. Prawa, o, prawa się gniecie. Jakiś szeroki pas. By się turlał dosłownie. idę po te sidła. Może przy okazji coś jeszcze znajdę tu. Te skoczki. Wherever you find a water hole, Ngalavenova, that's our friend the warthog. Won't be far. Without lions to hunt them, warthog heads around here are getting crowded. That puts a lot of strain on the water supply in a reserve where water is not always abundant. Już chcę mam polować, bo zużywają za dużo wody, rozumiem. Jest coś blisko, strasznie blisko. Skaczą sobie tu. Ja wziąłem.
serce. Na stówę. Idę do obozowiska kłusowników. Już idę. Ej! Twierdź zdobycz. Patrzcie, dalej są jakieś takie głupie... Jest. Bum, z boku. Serce weszło ładnie. 86 ocena. Ale etyczność już 0. Dziwne. Ile dostałem hajsiwa za to? 624. Dobra, gdzie jest ten kusownik? A, to tu gdzieś są sidła. Rozumiem, tak? Co? Tam jest ten... Bo tak było, że ileś tam metrów tamtą chyba stronę. A teraz nagle, że... Jezu, ile tu śladów. Są. There you go. Saving the savannah. One good deed at a time. Dobra, jeszcze są jakieś. Na pewno tutaj mam szukać, bo nie do końca wiem. Nie zwróciłem uwagi, gdzie jest ten znacznik. Ale mi się zdaje, że to chyba ten tutaj teren taki. O, a na tym obszarze, dobra. No, zaznaczy się. To chyba był guziec. Jest, mam. Ale jak mało widoczne, żeby to się nie świeciło, to ja bym nawet tego nie widział. Jeśli coś takiego znajdzie. Another good deed? Dziadek to jest kurde nieźle podłączony do internetu. Do GPS-a. Nagle zaczyna od razu mówić. Kudu małe. Kurczę, kudu jeszcze nie upolowałem. Jezu, jak spacerują. Jak ktoś chodził. Tak w horrorze. Jak głośno. Słyszysz kroki i nie widzisz nikogo, nie?
oj. I na tym Huntermate'cie, to jest dalej bolączka tak jakby tej gry. Nie ma tego pokazanego, tego tu. A jakby było, to było elegancko, super, rewelacyjnie. A nie ma. Jest, widzę. Trzy. With so many good deeds, the animals are going to like you. I can tell. That's just a taste of the warden's work here in the Vusha. There are other regions to explore, but if you want to stay here, make yourself useful. Check your mission log for assignments. Biornik. If you'd rather continue exploring Boronga, head to my wishing tree, marked on your map. There's something important you must do before we go much further. Tu chyba nic nie spłoszę już, bo tu nic nie ma. Dziwne, że przy wodopoju nic nie ma. Na to mogę zbudować ambonę chyba. Tak. Zbudujemy sobie. To jest nie taka szopka. Nie, no ładnie. Jeździ, usiąść, piwo wypić. Szkoda, że ryb nie ma, bym sobie połowił. Dobrze, zbudowaliśmy, wychodzimy, lecimy do Baobabu. Skocznik antylopy. Chyba uciekł. Skocznik. Dawaj skocznik. Jakie szumy. Idę z wiatrem. Że tak nas skos trochę mnie tam omija, a prawo leci. Dobra, mamy 500 metrów do tego baobabu. Zrobimy to tak. Gdzie jest mapa? Jesteśmy tu. Tu jest coś. Tu jest baobab. My lecimy na szybką podróż. Yo. A, niekoniecznie, bo ja miałem namiot, nie? Mogłem namiot zwinąć, ale dobra. Trudno. Bierzemy sobie kłada. Co to było?
tu łazi? Bierzemy kłada. Problems facing this reserve go beyond poachers and aging wardens. There are bad spirits, Iloko, mischief and misfortune. They only come because our ancestors are so angry with the state of this place. We need to make an effort to appease them. You probably think I'm foolish with my traditional ways. Your brother thinks so. That's why you have to come back and help me. All your brother died to set up communication systems, set up all the cameras and the drones. Okay, he does a lot, but he doesn't hunt. And he doesn't believe in Iloko. I hope you are a little more open-minded. Here's my wishing tree. Of course, this is the first place I came to celebrate when I heard you are coming back to Africa. I played the drum and sang to praise the ancestors. Then I put something special inside the tree. It's there, waiting for you. Take it. Co? Carved it myself. Do you recognize Nyami Nyami? The Zambezi call him the river god. He brings his waters rushing, whoosh, searching for his lost wife. Maybe she was a lake goddess, I don't know. If we win his favor, maybe he'll help us conquer the drought that's been sucking us dry. Here's what I need from you. Hunt a springbok. Any will do, so long as you harvest it with the highest integrity while you have Nyami Nyami on you. Show gratitude to Nyami Nyami and the ancestors on behalf of your family and on behalf of the local family that this animal will feed. We never sacrifice animals for ritual alone. The local tribes donated their land to Virunga Savannah because they rely on this ecosystem for their diet. We have a duty to them. Tak, baobab. Chociaż tak wygląda bardziej jak baobabo zwykłe drzewo. Ale to jest baobab. Baobaby zazwyczaj są takie bardziej okrągłe, a później dopiero coś tam rośnie. A ten już tak w połowie zaczyna rozwidla się i jest taki bardziej zniekształcony. Nie jest taki równiutki jak są baobaby. Chociaż ja to się tam za bardzo nie znam, ale baobaby widziałem w większości takie, które opowiadam, a nie takie wzorowane na zwykłe drzewo. I musiałbym sprawdzić gdzieś to, jak w rzeczywistości wyglądają, albo ile odmian jest. O, tak, to może być jakaś tam odmiana baobaba, nie? Baobaby to ogromne, niezwykle wytrzymałe drzewa, które za sprawą kultury popularnej stały się ikonami afrykańskiej natury. Najstarsze mogą mieć ponad 1000 lat, może nawet 1500.
Korzyści, jakie zapewniają w swoim środowisku, są zbyt liczne, by je tu wymieniać. Niestety ich pnie często padają ofiarą graficiarzy i wszelkiej maści łobuzów. Niemal każde plemię ma dobre i złe mity i przesądy związane z tymi drzewami. Mnie najbardziej podoba się legenda San. Powiadają, że Bóg Thora rzucił w gniewie że Bóg Thora rzucił w gniewie, powyrzucał baobaby przez mury raju. Nieskładnie trochę napisane. Drzewa, które spadły na ziemię, wylądowały korzeniami do góry i tak zaczęły rosnąć. To dlatego tak wyglądają. Coś w tej legendzie jest. No, jest to tak jakby legenda stworzona na wzór do drzewa, więc akurat to wszystko pasuje. Zastanawia mnie ten Bóg, bo to widocznie jest jakiś Tora. Nie Tor, tylko Tora, czyli coś innego, a raczej młotka nie ma. Okej, kończymy na dzisiaj. Zdobyliśmy ładny nowy przedmiot od dziadka, który ma nam pomóc podobno w czymś tam. W czym? W tańcu o deszcz? Coś takiego. O przetrwaniu suszy. O, dyplomatycznie odpowiem. I co? Napiszcie swoje spostrzeżenia na temat tej mapy, co uważacie za dobre, a co za złe, plusy, minusy. Czy już kupiliście, a może się zastanawiacie i nie wiem, tym filmikiem wam pomogłem. To by było bardzo fajnie. Mi się podoba. Szczególnie wizualnie. Patrząc pod względem rozgrywki, też jest na pewno lepiej niż Taiga. Też jest na pewno lepiej niż Taiga, bo od Taigi tak jakby odwróciłem się w zasadzie prawie że na samym początku. Tam miałem jeden problem z misją, której nie mogłem przejść, bo nie wiem w zasadzie czemu się jakoś przycięła ta misja. Ja byłem wkurzony, ponad godzinę łaziłem i szukałem pewnego punktu, którego to po prostu nie było. No i uważam to ten dodatek na pierwszy rzut oka za udany. Fakt, że mapa jest mała, ale może lepiej mieć małą mapę, dobrze wykonaną i ciekawą, niż jedną wielką, ogromną, w której tak naprawdę nic nie znajdziemy, tylko nudę i kurwienie. Ja się z wami żegnam. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, bardzo mi to pomoże i zmotywuje do następnych odcinków. Jeśli jeszcze nie macie, to subskrypcji i dzwoneczek, będziecie wiedzieć, kiedy to wrzucam. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak to się mówi? Dashbur. Opportunities like this don't come often, grandchild. So pack your suitcase. Africa is calling.